Natomiast do mnie zwraca się bardzo dużo osób niepełnosprawnych, którzy twierdzą, że nie ma dla nich miejsc na zaparkowanie. Po prostu tych miejsc jest albo za mało, a z drugiej strony, z reguły to są osoby, które wydają bardzo duże pieniądze na leczenie lub na rehabilitację, gdzie nie stać ich na to, żeby w miejscach dowolnych zaparkował. Zmieniającą uchwałę wprowadziliśmy dodatkowo 12 miejsc, czyli tak zwanych koper dla osób niepełnosprawnych. Cały czas analizujemy te miejsca, bo część miejsc mamy zestawiane przez te same pojazdy. Po prostu pojazd stoi tam całą dobę i mamy kilka pomysłów, ale potrzebujemy jeszcze około miesiąca na dodatkowe analizy i może wprowadzimy dodatkowe miejsca, bądź ograniczymy czasowo postój na tych miejscach. Widać już taki postęp, jeżeli chodzi o nadużywanie tych miejsc do parkowania, aczkolwiek jest zauważana też taka sytuacja, o której przed chwilą powiedział pan prezydent Sikora, że są nam wskazywane pojazdy, które parkują notorycznie na miejscu dla inwalidy, ale mają do tego uprawnienie. Ja nie mówię, że wszystko jest idealnie. Udało nam się z listy, którą dostaliśmy od pracowników strefy parkowania, ja mówiłem o tych 30 pojazdach, które są, które zostały na tej liście wymienione jako notorycznie zajmujące określone miejsca parkingowe. Tam było tylko 7 właścicieli pojazdów, na których była wystawiona karta parkingowa, a 23 korzystało z innych kart parkingowych. Dotarliśmy już do kilkunastu tych właścicieli. Okazało się, że na przykład w 6 przypadkach byli to pracownicy jednego z zakładów pracy w strefie parkowania, którzy przyjeżdżają sobie do pracy, a mają kartę po cioci, po babci, po kimś. Ja o tym też mówiłem. Ta 6 już na pewno tam nie parkuje, bo wiedzą o tym, że my wiemy, jak oni to nadużywają. Chciałbym również powiedzieć, że od nowego roku, a praktycznie już zostało zmienione prawo ruchu drogowego, kodeks wykroczeń został również zmieniony i w przyszłym roku będzie można składać również wnioski do sądu na osoby, które nie do końca są uprawnione do korzystania z karty parkingowej. Do tej pory był to zawsze problem. W tej chwili będzie musiał być jednoznacznie. Jeżeli w pojeździe nie będzie osoby, na którą została wystawiona karta parkingowa, to nikt inny nie będzie mógł się tą kartą posługiwać.